Błażeja Pardę, klub Kukiz 15. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Po pierwsze, samo procedowanie było bardzo dziwne. Po północy okazało się, że jest sprawozdanie Senatu i ta poprawka, która tak naprawdę nie jest poprawką, ma nową ustawą zmieniającą kompletnie tę ustawę. Nie wiem, czy macie takie tempo, czy lubicie na ostatnią chwilę zwlekać, bo tutaj była podnoszona data, że do końca listopada. To przecież wiedzieliście o tym od zawsze, a nagle się okazuje, że 5 minut przed końcem miesiąca wrzucacie coś. O 8 rano komisja, o 12 dzisiaj głosowanie i sprawozdanie. Kryterium minimum socjalnego w Polsce to rocznie 7700. Minimalna emerytura to ma być 12 tysięcy złotych rocznie. Renta socjalna to 8600 zł rocznie. Zasiłek dla bezrobotnych to odpowiednio 7, 8400 i 10 tysięcy złotych rocznie. Minimalne wynagrodzenie ponad 20 tysięcy złotych rocznie. Pytanie, dla kogo jest ten próg 6600 zł? Chyba przede wszystkim dla mediów i po prostu dla PR-u. Kolejny element bardzo ważny to jest komplikowanie już tak bardzo skomplikowanej ustawy. Pan wiceminister przyznał na posiedzeniu komisji, że oczywiście nasz system podatkowy jest bardzo skomplikowany, no ale cóż, można go jeszcze trochę bardziej skomplikować. Zaraz się okaże, że całki, które były na studiach matematycznych, rzeczywiście przydadzą nam się do tego, żebyśmy mogli sobie obliczyć, jaki to w ogóle podatek płacimy co roku. To jest 5 progów podatkowych z ruchomą stawką podatkową. Musimy przede wszystkim myśleć o tym, żeby te przepisy upraszczać, a nie jeszcze bardziej skomplikować. Ja wiem, że dla was jest to lepsze, bo mało się kto połapie w ogóle, kto skorzysta, nie skorzysta. W mediach mówią, że najmniej zarabiający, ktoś, kto zarabia minimum, pomyśli, o to chyba o mnie mówią, bo przecież nikt więcej mniej nie zarabia, no bo jak? Nie, nie, to nie o tobie mówią, nie bój się. To chodzi o zupełnie inną grupę ludzi. Tak naprawdę to jest podwyżka podatku dla 94% Polaków. Podwyżka podatku dla 94% Polaków, bo zaplanowaliście w budżecie podwyżkę inflacji na poziomie 1,5%, czyli wszyscy, prawie wszyscy Polacy stracą na utrzymaniu tej kwoty wolnej od podatku i ten biedny, który ma minimalną pensję, nawet ten, który na pół etatu za minimum pracuje, on też na tym straci. Obiecywali, że będzie dobrobyt. Zapomnieli tylko dodać, że może dla nich ten dobrobyt zaczyna się na poziomie kilkuset złotych. Polaku, jeżeli zarobisz 1000 złotych miesięcznie, czyli minimum i pół etatu, to dla Prawa i Sprawiedliwości jesteś tłustym byczkiem i znalazłeś złoty róg. Dziękuję.